widać w dzisiejszym filmiku. Dzisiaj przychodzę do Was z takim dziennym, świeżym, można powiedzieć już wiosennym makijażem. Chociaż rudości bardziej kojarzą się z jesienią, ale ja postanowiłam wykorzystać je na wiosnę, ponieważ kojarzą mi się właśnie z takim cieplutkim słońcem i bardzo chciałabym to słońce już przywołać, bo już mam po prostu strasznie dosyć tego śniegu, bardzo nie lubię zimy. I tak już postanowiłam powrócić do tych bardziej takich świeżych i kolorowych makijaży. Dlatego jeżeli podoba Wam się to, co mam wymalowane na oczach, to zapraszam do oglądania, jak ten makijaż powstał. Teraz pierwszą rzeczą, jaką nakładam, to będzie baza od Make Up Revolution. Jest to baza Wow z serii I Love Makeup. Ja mam ją w testerowym opakowaniu. Jak już bazę mam nałożoną, to biorę pędzel Hakuro H79, taki duży koci język, i nałożę sobie beżowy cień tutaj nad załamanie powieki. Ja korzystam akurat z beżowego cienia z paletki All Natural od Sleek. Następnie w zewnętrznym kąciku oka nałożę sobie cień z paletki Nude Dude i to będzie ten cień, a zrobię to za pomocą pędzelka Hakuro H70. Jak już ten cień mam nałożony, to rozmywam sobie jego brzegi za pomocą pędzelka Hakuro H77. W wewnętrznym kąciku za pomocą pędzelka Hakuro H76 nałożę sobie ten tutaj cień z paletki Nude Dude. Jak już te cienie mam nałożone, to biorę sobie z powrotem paletkę Nude Dude i nakładam ten cień na środku górnej powieki oraz dokładnie jakby rozcieram tym cieniem brzegi jeszcze za pomocą pędzelka Hakuro H77. I jeszcze przy brzegach. Teraz biorę sobie taki pędzelek do brwi, to jest z Kozłowskiego, numerek napiszę Wam pod spodem. I biorę sobie fioletowy, matowy cień, a następnie robię bardzo delikatną linię tutaj przy rzęsach, taką wręcz, żeby była ledwo widoczna. Jak już tak oko mamy zrobione, to czas teraz na ostatnie dwa cienie i biorę pędzelek Hakuro H80. Oraz taki oto sypki pigment z APC, jest to numer 6. I delikatnie aplikuję go tutaj bliżej zewnętrznego kącika. To on nam dał ten taki mocniejszy, rudy kolor na drugim oku. Nie nakładam go jakoś bardzo wiele. Chcę, żeby dał raczej taką mgiełkę jak przy dziennym makijażu, a niekoniecznie wyglądał mocno i agresywnie. Dlatego nakładam go na już nałożone wcześniej cienie, a nie od razu na bazę. Bieram i delikatnie rozcieram brzegi tego mocnego cienia. Teraz już ostatni cień, biorę sobie taki biały pigment APC, to jest numer 31 i naprawdę odrobinę tego cienia nakładam tutaj na środek i delikatnie go też rozmywam. Teraz przyszedł czas na kreskę za pomocą cakelinera oraz wody i pędzelka Maestro 790. Namaluję sobie taką kreskę jak na tym drugim oku. Teraz jak już kreskę mam namalowaną, to wyciągnę sobie rzęsy na zalotkę, wytuszuję je zestawem z Revitalage
I użyję białej kredki na linii wodnej oka. Dokleję sobie także sztuczne rzęsy, żeby nie przedłużać dzisiejszego nagrania. I będą to sztuczne rzęsy od Ardell. Jest to numer 105. Teraz przy tym kolorze cieni postanowiłam, że nie będę dzisiaj bardzo konturować twarzy, a nadam sobie taki lekki efekt skóry muśniętej słońcem i zrobię to za pomocą Betty Luminizer. Biorę taki większy pędzel i takimi trochę kolistymi ruchami robię z tego bronzer i róż jakby za jednym zamachem. I na wykończenie jakby makijażu dodam trochę blasku od Mary Luminizer. Na usta dodam odrobinę pomadki Palladio i jest to odcień Spicy 5. Do tego na środek powieki dodam odrobinę błyszczyka Diamond Cocktail od Glazer, jest to numer 16, on ma taki lekko pomarańczowy odcień i nałożę go po prostu trochę palcem tutaj, żeby te usta stały się nasze takie bardziej soczyste. Takim oto sposobem nasz makijaż jest już gotowy. Jeżeli dzisiejszy tutorial Wam się podobał, zostawcie kciuka w górę. A tymczasem do zobaczenia do następnego filmiku. Pa!